Olu, spotykamy się po raz kolejny, chyba po roku. Dlaczego się tak rzadko teraz pokazujesz w takich imprezach showbiznesowych? Bo ja pracująca kobieta jestem. Cały czas masz przedstawienie swoje? Mam przedstawienie, mam szkołę, wbrew temu, co twierdzą niektóre media, zdałam maturę i studiuję. Mam strasznie dużo roboty, szczerze wam powiem, i już tak troszeczkę. Dzisiaj miałam w ogóle być w pracy. Na przykład. Ale szczęśliwie się udało, że została przesunięta na inny termin i mogę być tu razem z wami. Ale impreza jest fajniejsza niż praca. Oczywiście, to jest najfajniejsza część naszej pracy. No tak, wszyscy zwracają uwagę na twoją dzisiejszą kreację. Czyżbyś była bez majtek? Nie, mogę nawet pokazać. Są, wszystko jest na miejscu. A wiesz, że jest taka moda ostatnio bez majtek? Ja nie wiem, wiesz, ja wolę z... Może dziwna jestem. A latem też? No latem też, no. Ale to wtedy kąpielówki. Wtedy kąpielówki, ale... Można było się wyłożyć na słoneczku. No, ja lubię słońce. No, ja też. Też już tęsknię za wiosną, latem. Oj, tak. Słoneczkiem. Dzień, dzień. Tak, zauważyłem. Tak, zauważyłeś. Ale wróćmy do ciebie. Ponieważ w związku z twoją kreacją mam pytanie, czy lubisz odważne stroje? Zależy na co mam ochotę i zależy na co mam nastrój. Akurat... Dzisiaj wyszło jak wyszło. Lubisz prowokować strojem? Myślę, że pewnie nie jestem tutaj najbardziej prowokującą osobą. Podejrzewam, że będą bardziej prowokujące. Mówisz o Szymonie tam z tyłu. Nie, nie mówię o Szymonie. Myślę, że będzie można zobaczyć o wiele, wiele więcej i tak bardziej z pazurem. Ja tak czarna wdowa dzisiaj, jak się ze mnie śmiali panowie tam. Twojej osoby to mi się od razu nasuwają dwie takie kwestie medialne, że tak to określę. Pierwsza kwestia, ja widzę, jeżeli ciebie widzę w różnych gazetach, serwisach, to zawsze jesteś z chłopakiem. No tak, jestem z chłopakiem. Dzień dobry. Ale to akurat jest troszeczkę inny. No troszeczkę inny, no tak. Czyli jesteś w szczęśliwym związku? Myślę, że można tak powiedzieć. No to super, że ci się udało. Ja też się bardzo cieszę. Może to dziwne, ale się cieszę bardzo. Troszeczkę mało o tym mówisz, ale okej. Okay. Ale bo to co tu jest rozprawiać? Ja wychodzę z założenia, że może to dziwne, ale życie jest za krótkie, żeby tracić czas na to, żeby zajmować się cudzym. W związku z tym myślę, że moje to moje, państwa to państwa. I druga rzecz. Ja ciebie często widzę w witrynach różnych sklepów, odzieżowych na przykład. Jest to możliwe, bo pracuję między innymi jako modelka. Czy jesteś rozchwytywana reklamowo po prostu? Czy rozchwytywana, to nie wiem, nie powiedziałabym. Natomiast zdarza mi się brać udział w różnych sesjach zdjęciowych, bo jakby to jest kolejna część mojego zawodu. To jest opłacalne? Różnie. Bardzo różnie. Z tą damą nie będę z tobą rozmawiać o pieniądzach.